Czapeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite. W tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat nadchodzącej aktualizacji, jak i również na temat darmowych nagród, także koniecznie oglądajcie ten film do końca. No i oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. I na samym początku tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście Hexocode, a teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. A wyzwanie na ten film to myślę, że tak 800 łapek w górę w godzinę. Także sprawdźmy, czy dacie radę i teraz lecimy. Także witam was moi drodzy w giereczce. Na samym początku przypomnienie na temat właśnie darmowych nagród, które będziecie mogli niedługo odebrać właśnie przez oglądanie transmisji na Twitchu. I mamy tam naprawdę wiele bardzo ciekawych nagród, także naprawdę polecam każdemu w sumie to zrobić, bo dosłownie zajmuje to chwilę, a możecie mieć przy okazji darmowy plecak. Także jak to zrobić? Musicie połączyć swoje konto Epic Games z waszym kontem na Twitchu. I tak, to zajmuje dosłownie, nie wiem, minutę, dwie. Musicie mieć konto na Twitchu i na stronie Epica po prostu to ze sobą połączyć. I to tak naprawdę tyle. I wtedy, moi drodzy, musicie oglądać po prostu na właśnie kanałach Fortnite'a i na jakichś innych kanałach na Twitchu, które mają po prostu włączone dropy, oczywiście transmisje. I wtedy będziecie po prostu mogli dostać te przedmioty. Także całość jest naprawdę banalna, a wy możecie zdobyć, myślę, że bardzo fajne przedmioty, oczywiście totalnie za darmo. Także to jest takie przypomnienie, bo mówiłem o tym chociażby w ostatnim filmie, a teraz przechodzimy sobie do właśnie aktualizacji, która będzie dzisiaj. Czyli do aktualizacji 20.30 i niestety nie wiemy aż tak dużo tej aktualizacji, ale i tak od właśnie ostatniego filmu wiemy już do o wiele więcej. Także oczywiście jutro, albo nawet może dzisiaj jeszcze pojawi się drugi film, w którym omówię wam właśnie tę aktualizację dokładnie, gdyż jest w tej aktualizacji dużo tak zwanych niespodzianek, jak napisał Sheena na swoim Twitterze, ale z takich rzeczy, które właśnie wiemy praktycznie już na 100%. Jest to na przykład to, że będziemy mieli właśnie tego skina nowego Omegi, czyli tak zwanego Omega Knighta. Będziemy mieli nowy pakiet związany z anime oraz będziemy mieli właśnie coś takiego jak Blunder Bundle, czyli będzie to jakiś nowy pakiet i przy okazji, moi drodzy, no to właśnie gracze spekulują, że ten Blunder Bundle to będzie właśnie kolaboracja z Fall Guysami i tak szczerze to nie słyszałem o tej kolaboracji od paru sezonów, ale jest to tylko i wyłącznie spekulacja graczy i jak nawet napisał Sheena, to nie jest po prostu potwierdzone, także tak to mniej więcej wygląda. No właśnie przechodząc jeszcze do tego właśnie pakietu anime, to zapewne będzie to taki bardziej pakiet, wiecie, takich kreskówkowych skinów, czy czegokolwiek takiego. No i będziemy również mieli tego skina Omegi. Także myślę, że bardzo fajnie. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do czegoś, co definitywnie was ucieszy, ale dokładnie powrotów mieczy świetlnych i to jest już w 100% potwierdzone. No i teraz praktycznie każdy leaker o tym pisze na Twitterze, że właśnie w Fortnite zostało odkryte coś takiego jak właśnie Lightsaber Cup, czyli turniej mieczy świetlnych. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą nagrody za właśnie udział w takowym turnieju, ale możemy się spodziewać, że turniej ten, jak sama nazwa wskazuje, będzie głównie polegał na właśnie walce mieczami świetlnymi, które mają właśnie po jutrzejszej aktualizacji, w sensie po dzisiejszej, przepraszam, no mają one po prostu powrócić. Także myślę, że bardzo dobra informacja. Przy okazji z takich rzeczy bardziej Star Warsowych, to oczywiście do sklepu z przedmiotami zapewne powrócą jakieś przedmioty związane z właśnie Star Warsami. I co najważniejsze, no to w grze ma również pojawić się NPC Stormtroopera imperialnego i właśnie ten będzie nam oczywiście sprzedawał jakąś broń. W sensie ma powrócić, bo kiedyś ten NPC już był dostępny, no i jego skin zapewne również też powróci do sklepu z przedmiotami. Także myślę, że informacje jak najbardziej dobre i tak jak napisał właśnie Sheena, reszta informacji będzie to niespodzianka. Z takich informacji w sumie, które już możemy, że tak powiem, wywnioskować od początku sezonu, jest to na przykład chociażby powrót helikopterów, który miał już być dość spory czas temu, jak i również powrót balerów, czyli tych takich kuleczek, o których w sumie też wam mówiłem w ostatnim filmie. Z tematu broni to ma właśnie pojawić się podobno jakaś nowa broń. No i kto wie, może będzie to w końcu powrót sztucera? No niestety nie wiemy. Ze względu na to, że właśnie dużo dość naprawdę rzeczy zapewne jest obecnie zakodowanych w plikach gry, przez to, że Epic Games troszeczkę się chyba denerwuje na to, że gracze tak naprawdę wiedzą wszystko, co będzie na przykład w, nie wiem, następnej aktualizacji i na przykład dają oni no, połowę rzeczy dostępnych, a nie wszystkie, żeby no, też całkiem sporo tych rzeczy było tak zwaną niespodzianką dla graczy. No ale w sumie z jednej strony wydaje mi się, że jest to dość spoko informacja, no bo wiecie, no chyba lepiej sobie poczekać a na aktualizację, no i wtedy po prostu mieć wszystko, że tak powiem, nowego i wtedy, no wiadomo, będzie się
dłużej grało w giereczkę, a tak jak już wiecie wszystko, to wchodzicie do gry, mówicie: o, to już wiem, to też już wiem, o, tego nie wiedziałem, super. I to tak naprawdę tyle. Także, no, tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście możemy się pewnie spodziewać jakichś rzeczy, jak już mówiłem, o których nie wiemy i o których w sumie, no, nikt nawet nigdy nie pisał, czyli poza tymi helikopterami może powrócić jeszcze co innego. No, nie mamy absolutnie pewności, gdyż Epic Games tak naprawdę wszystko może w tej aktualizacji przywrócić. No i oczywiście, jak już mówiłem, no to powiem wam, że tak powiem, co zostało dodane w tym update'cie. Nagram jakiś osobny materiał, także myślę, że naprawdę dobra informacja. Także teraz jeszcze przechodzimy do właśnie kolejnych darmowych nagród i tym razem będą to nagrody z właśnie okazji Star Warsów. Ale dokładnie, no to 4 maja jest coś takiego jak właśnie Dzień Star Warsów i możliwe, że z tej okazji do gry zostaną dodane wyzwania, za które będziemy mogli odblokować darmowe nagrody. Ponieważ już raz w Fortnite mieliśmy coś takiego jak wyzwania Star Warsów, w ramach których mogliśmy odblokować chociażby darmową emotkę, przy okazji darmowy plecak, jak i również sztandar. Także możliwe, że właśnie takowe wyzwania się pojawią i będziemy mogli zdobyć jakieś właśnie darmowe nagrody, oczywiście w tematyce Star Warsów. I jest to naprawdę bardzo prawdopodobne, że Epic Games doda po prostu właśnie kill-off, tak zwany miecz świetny, jako zwykły kill-off. I wydaje mi się, że byłaby to naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobra opcja. Ja osobiście takowy kill-off bym zakupił i jeżeli rzeczywiście nie byłby on w ramach jakichś wyzwań czy czegokolwiek takiego, to myślę, że no paru osobom raczej takowy kill-off bym wysłał, bo zapewne taki by pewnie kosztował, no nie wiem, z 500 V-dolców czy coś takiego. Także myślę, że nawet 4 czy 5 osób mogłoby takowy kill-off wygrać. Także no myślę, że naprawdę bardzo opłacalnie. Także musimy oczywiście czekać i zobaczymy, czy rzeczywiście takowy kill-off się właśnie w grze pojawi, ponieważ naprawdę wielu graczy chciałby właśnie takowy kill-off zobaczyć. No i oczywiście niestety, ale właśnie no na moment jak ja to nagrywam, to właśnie zakończyły się wyzwania na darmowy kill-off. Także naprawdę no dość słabo, ale w tym sezonie Epic Games dało naprawdę już dużo darmowych nagród, także myślę, że niedługo również będziemy mieli jakieś właśnie po prostu wyzwania, w których będziemy mogli zdobyć właśnie jakiś kill-offik za darmo, czy cokolwiek takiego, no bo ostatnio jest tego naprawdę dużo. I no, pewnie niedługo pojawi się jeszcze jakaś okazja, żeby właśnie darmowy kill-off dla graczy dać. Póki co najbardziej prawdopodobnym jest darmowy kill-off dla każdego z okazji właśnie wyzwań Star Warsowych, no ale w sumie dla każdego tak czy siak, bo nawet jak nie będzie go właśnie za te wyzwania, to i tak będziecie go mogli wygrać. W sumie wystarczy tylko, że subskrybujecie kanał wraz z dzwoneczkiem, no i łapkujecie każdy materiał i to tak naprawdę tyle. Wtedy możecie właśnie liczyć na jakieś darmowe rzeczy ze sklepu z przedmiotami. No myślę, że naprawdę bardzo fajnie. W ogóle ja mam teraz kill-off przy sobie, który jest również ze Star Warsów i w sensie on jest według mnie bardzo fajny. Go kiedyś kupiłem, nawet nie pamiętam, że miałem taki kill-off i sobie go właśnie wyposażyłem, gdyż to właśnie można powiedzieć, temat aktualizacji to będzie właśnie Star Wars Update, gdyż praktycznie każda aktualizacja ma jakąś nazwę, na przykład z Heavy Sniperką można powiedzieć, że była to taka Heavy Snipe Update, czy cokolwiek takiego. No i mieliśmy też parę innych aktualizacji, które też na coś wprowadzały, każda ma jakąś taką swoją właśnie nazwę, stworzoną na przykład przez społeczność. Także myślę, że właśnie Star Wars Update to będzie idealne określenie dla aktualizacji, która dzisiaj w grze się pojawi. No i ja z tego oto miejsca chciałbym wam podziękować, jeżeli obejrzeliście ten film do końca. To tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!